Siemanko, z tej strony Adrian, witam was w kolejnym odcinku z otwierania skrzynek na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj otworzymy sobie 25 chrom dwójek, także myślę, że to jest dość spory case opening nawet. I to otwieranie skrzynek odbywa się dzięki stronie csgobox.pl, także bardzo dziękuję tej stronce za możliwość realizacji tego odcinka. Link do strony macie w opisie, możecie sobie tam kupić klucze i to naprawdę w fajnej cenie. Jest naprawdę wiele metod płatności, przelew, SMS, PaySafe Card, serdecznie polecam. No i cóż, myślę, że będziemy już przechodzić do pierwszej skrzynki i oprócz tych skrzynek mamy jeszcze skrzynię Shadow i opening 35 skrzynek Shadow Case zrobimy na 3333 łapki w górę pod tym odcinkiem, także możecie już łapkować i będzie to oznaczało kolejny opening. Także cóż, myślę, że możemy już zaczynać. Uwaga, pierwsza skrzynka, uwaga, bum, poleciało. Zobaczymy, co nam wyleci. Ja mam nadzieję na coś fajnego, mogłoby w końcu coś, słuchajcie, dropnąć, bo w tych skrzynkach nic mi totalnie nie leci. Zresztą sami widzicie po tych case openingach, że no trochę słabo to wygląda. No ale cóż, Deagle brązowe deko, dobra, spoko. Ogółem wielu z was ostatnio pod odcinkiem pisało mi, że Adrian, wyglądasz jak naćpany, idź w końcu spać i tak dalej. Ale uwaga, sportowcy nie ćpają. A zaraz tutaj zapytacie, ale Adrian, jak to, ty jesteś sportowcem czy coś? Tak, słuchajcie, jestem sportowcem, otóż gram w szachy. Nie, no nie gram w szachy, a tak całkiem na poważnie to biegam sobie i tak dalej. A co do tego ostatnio, czemu tak strasznie byłem po prostu nieogarnięty, no to było to spowodowane najzwyczajniej w świecie tym, iż słuchajcie, niewyspany byłem. Nadrabiałem zaległości, ponieważ kilka dni wtedy nie wrzucałem filmów i potem był taki dzień, w którym nagrywałem kilka materiałów naraz. Troszkę się zmęczyłem, no nie powiem, było to widać, ale no, w każdym razie to jest takie wytłumaczenie moje. No a tymczasem otwieramy dalej te skrzynki. I też mam nadzieję, że słuchajcie, no nie wiem, jest wielu ludzi, którzy na przykład tępią reklamy i jeżeli coś zareklamuje, tak jak na przykład przed chwilą jakąś stronę, to słuchajcie, no nie wiem, powiedzcie mi, jaka to jest niekorzyść dla was, słuchajcie. Ja mam klucze, wy macie odcinek. I myślę, że to jest coś korzystnego, tym bardziej, że słuchajcie, nie reklamuję wam strony, której w ogóle nie sprawdzam. Tylko to jest strona porządna, znam współwłaściciela i słuchajcie, nawet jeżeli coś reklamuję, zapamiętajcie sobie, że nie reklamuję nigdy byle czego, zawsze coś sprawdzam, bo propozycji reklam mam mnóstwo, ale tylko jeżeli strona jest ogarnięta i widzę, że ona fajnie funkcjonuje, to wtedy mogę jakąś współpracę z nią podjąć. Także ja mam nadzieję, że wy nie macie o to pretensji, myślę, że to jest dość normalna rzecz i to nie jest nic strasznego, ale w każdym razie nie tłumaczmy się, a otwierajmy skrzynki, bo leci nam totalny shit, negev, okręt wojenny, na przykład... No słabo to wygląda, słabo to wygląda. Sobie przysunę aż bliżej mikrofon, słuchajcie. Dobra, kolejna skrzyneczka. Jeszcze trochę nam ich zostało, więc tutaj to otwieranie potrwa jeszcze jak najbardziej. No ale przydałoby się, żeby coś fajnego wyleciało, bo na razie, słuchajcie, niebieskie itemy. No nie jest kolorowo, ale jakby ta kosa wyleciała. O Boże, ale no, słuchajcie, mam taki opecha do skrzynek, że nie potrafię sobie wyobrazić tego widoku, kiedy, prawda, nóż mi przelatuje tutaj, wylatuje raczej. No nie wiem jak wy, ale naprawdę to jest ciężko sobie wyobrazić. Raz trafiłem kosę i to jeszcze nawet chyba nie mogę powiedzieć, że ja ją trafiłem. Trafiła mi ją moja siostra na streamie. Jest film na kanale, także jeżeli ktoś nie widział, serdecznie zapraszam. Wyleciała mi kosa ze skrzyni Falcyon wówczas. P250 stat track Valencia. No to fajnie. Fajnie, Gaben, się bawimy, widzę. Otwieramy dalej oczywiście. No cóż, słuchajcie. Tak. Tak wygląda właśnie otwieranie skrzynek przeciętne. UMP Grand Prix. No może być, fioletowy item. Pierwszy chyba, jaki nam dzisiaj wyleciał. No nie jest na razie kolorowo. Nie jest na razie kolorowo, ale jeszcze na spokojnie liczymy na coś fajnego, bo jeszcze tych skrzynek nam zostało. Ok, kolejny fioletowy item. Może to oznacza, że Gaben zacznie dawać mi dobre itemy. Ale może to też oznaczać po prostu, że mam mnie w dupie i kusi mnie tylko jakimiś fioletowymi skinami, a i tak mi nic nie wyleci, także... No, to się okaże jeszcze. W tej skrzyneczce co mamy? Mamy znowu P250 Valencia, czyli taki powrót do normy, można powiedzieć. O różowym itemie to już w ogóle chyba możemy pomarzyć. No cóż. Dobra, chroma 2. Kolejna. Gaben stary, dawaj coś fajnego. No nie, negev okręt wojenny to nie jest nic fajnego. Ja nie mogę, ja chyba zacznę sobie zmienić konto do otwierania skrzynek, bo na tym coś jest nie tak, nie mogę trafić nic konkretnego, nic fajnego. Znowu okręt wojenny, negev, daj sobie już spokój, no jak już masz mi dawać Gaben niebieskie itemy, to chociaż nie negeva, proszę.
Nie, Negeva, nie. No, no, no i pancerny dzeń, super. Fajna odmiana, bardzo fajna odmiana, naprawdę mega, mega się wszystko zapowiada. Znaczy zapowiada, to już właściwie dochodzimy powoli do końca openingu, ale... No, ale dobra. A WP robaczy Bóg. No dobrze, okej. Okay. To jest najlepszy item, jaki nam dzisiaj wyleciał. Także brawo, Gaben. No. Okej. Okay. 9 kluczy, 9 skrzynek. Otworzyliśmy już 16 i... To, co wypada, to jest jakiś żart chyba, naprawdę. Nie. Oj, tym okrętem wojennym to normalnie chyba odpłynę zaraz normalnie, bo tutaj nic, tylko naprawdę... Chociaż ja wiem, że to są skrzynki i wiem, że to jest logiczne, że tutaj Wolf musi wyjść na tym na plus i nie może dawać wszystkim dobrych itemów, no ale bez przesady, że ja tyle skrzynek otwieram i żeby totalnie nic nie trafić. No właśnie, origami, jeszcze jakieś zesrane w ogóle, patrzcie na to! Co to jest? Co to jest? Chyba terrorysta, który z tym grał, to kurde nie wytrzymał lubikacji i musiał, wiecie, się na obrzynie załatwić. Haha, ale sucho, Adrian. Dobra, max 7 skwar, super, kolejny fioletowy item, ale te fioletowe itemy no nic nie kosztują. Halo, Gaben, wake up, stary! Co tu ma być w ogóle? Dobra, kolejna skrzynka, zostało nam ich 5 i naprawdę powoli coraz bardziej wątpię w to, że nam wypadnie cokolwiek, a tym bardziej kosa. Origami again. Super, a jak nie okręt wojenny, to origami. No i 4 skrzyneczki. 4 skrzyneczki, 4 szanse na to, żeby nam coś wyleciało. 4 możliwości, żeby ten opening zakończył się totalną porażką, ale wygląda na to, że niestety tak się zakończy, no bo po co mi dawać dobre itemy, prawda, Gaben? No po co? No ty będziesz na tym na minus. Co z tego, że ja bym się cieszył, że moi widzowie by się cieszyli? No, no, no. Co z tego? No małpy biznes, dobra, fajnie. No jeżeli to jest faktorynio, to nam zwróci 2-3 skrzynki, ale nic więcej, tak? Małpy biznes, fajna sprawa, tylko że no kosa. Kosa, stary. Kosa by się tu przydała. Nie okręt wojenny, kosa, słuchaj. Kosa, jeszcze raz kosa. Jakby nam wyleciała. Jezus Maria, no normalnie, coś pięknego. No i dobra, słuchajcie, ostatnia skrzynka, zostawiacie łapkę w górę w tym momencie. AK elitarny, no dobra. Powiedzmy, że w miarę, ale tak szczerze, no to... No troszeczkę lipa, tak, ale no bywa. Także cóż, to było dzisiaj na tyle, mam nadzieję, że wam się spodobało. Tak jak mówiłem, 3333 lajki oznaczają kolejne otwieranie skrzynek 35 shadowów. Tutaj macie je w tym momencie na ekranie. Jak widzicie, tutaj AWP Dragonlord ma się jeszcze dobrze. Póki co nią sobie gram, zostawiam sobie ją jeszcze. Co zrobię z nią dalej? Nie wiem. Jeżeli nie pytajcie w komentarzach, to jest odpowiedź na też pytanie, które się pojawia dość często. 5-7 Mofi Business przetestowany w boju. No, zwrócił nam jedną skrzyneczkę, tak, półtorej skrzynki. Coś takiego. No i to na tyle. Zostawcie łapkę w górę, że się spodobało. Dzięki za oglądanie. Do następnych odcinków. Cześć, trzymajcie się. No i na razie. Piona!